Witajcie, kochani, na moim kanale. Holsiaty. Po prostu zawalę was tymi zakupami. Nie są duże, ale dla mnie bardzo istotne i bardzo ważne, bo czekałam na nie bardzo długo. Oczywiście chodzi o papiery z Tampery. Pokażę wam, co mnie przypadło do gustu i co ja kupiłam, ale zanim dojdziemy tam jeszcze, to parę rzeczy po drodze. Akcjon. Weszły znowu te zestawy kreatywne. One już były w ubiegłym roku, weszły znowu. I teraz mam dla was taką wiadomość. Powstała nowa grupa na Facebooku. Jest pod nazwą Skrapuj z Akcjonem. I tam na tej grupie będą odbywały się właśnie takie spotkania live. Będą dawane inspiracje, jakby tylko na o rzeczach akcjonowych. Można zahaczyć tam o Teddy'ego, bo ja sama teraz z doświadczenia wiem, że Teddy potrafi coś fajnego jeszcze dla nas wypuścić. Więc jakby podrasować możemy się jeszcze trochę Teddy'im. Ale tam na tej grupie właśnie będą takie inspiracje i takie prace prowadzone, żebyście mogli łatwiej adoptować jakby produkty, które kupujecie w akcjonie, bo często, gęsto kupujemy impulsywnie pod wpływem, a bo może się przyda, albo tanie, albo to i często to leży, więc ta grupa będzie właśnie po to, żeby was inspirować, co można zrobić z tych rzeczy i jak można je wypracować, bo ile głów, tyle pomysłów, więc ja myślę, że im więcej nas na tej grupie będzie, tym kreatywnych ludzi, bo ja tu nie mówię o apaczach, bo apacze zawsze byli na grupach, ale ponieważ te przedmioty z akcjona są na tyle tanie, że każdy może podjąć się, że tak powiem, wzięcia udziału w zabawie czy w zrobieniu inspiracji. Na pierwszy rzut leci właśnie inspiracja Pauliny Kowalewskiej, jej kanał wylinkuję pod filmem, i ona właśnie stworzyła tutorial na tworzenie takiego albumu z takiego lub podobnego zestawu. Tam materiały są tak bardzo spójne, w każdym jednym tam są, różni się tylko grafiką, a tak to wszystkie te rzeczy są takie same, więc zbudować można bardzo łatwo taką pracę, więc ruszamy od Pauliny inspiracji i takie inspiracje będą wpuszczane raz na tydzień, będą live'y, będą spotkania na żywo właśnie, żebyśmy wspólnie mogli sobie wypracowywać te rzeczy z akcjona, bo wszyscy wiemy, że nie są łatwe, ale ja bym tu mogła gadać i gadać o tych pierdoletach. Także pamiętajcie, skrapuj z akcjonem na Facebooku. Zapraszam. Dobra, zestaw Kohinoor. Poczekajcie, bo jedną rzecz schowałam, bo przecież ja już 500 razy to nagrywałam dzisiaj, ale wam pokażę szybciutko. O, moje cekinki było widać. Kohinoor. Pojechałam tam w dwóch celach. Przede wszystkim kupić te ołówki, bo są bardzo istotne i bardzo ważne. One są, wiecie, wysuwne i z temperówką z tyłu. One mają tu temperówkę i się ostrzy ten rysik, więc jest taka, wiecie, od dobrych zadań. Ja bardzo go lubię i pojechaliśmy właśnie po te, między innymi po te ołówki, a przy okazji wpadły do koszyka nożyk dziwnej postaci, ale możecie nie wierzyć. Nożyk jest produktem Galerii Papieru. Do tego jeszcze były dodatkowe trzy ostrza, dwa takie falowane i jedno jeszcze takie proste jak tu jest. I po co mi to? Właśnie ze względu na te falowane ostrza. Potrzebowałam właśnie, żeby mieć takie ostrze, żeby gdzieś tam wejść i niekoniecznie prosto coś podciąć, a przy okazji, żeby to jeszcze ładnie wyglądało. Ja już wcześniej kupiłam takie ostrza, bo były na promce w sztuce zdobienia, ale do tej pory nie kupiłam urządzenia, więc kupiłam to. Było w sklepie firmowym Kohinoor, bo jest taki bardzo niedaleko sztuki zdobienia ten sklep. To jest taki, no sklep, w sumie sklep. Kupiłam, bo to pokażę na samym końcu, to kupiłam blok Happy Color i było tych wydań tam kilka kolorystycznych. Ja kupiłam w szarościach, jest pięć odcieni szarości. No w sumie nawet czarny jest na samym końcu. Kupiłam, ponieważ będę tworzyć męski album i stwierdziłam, że fajnym pomysłem by było, bo jest pięć odcieni, więc ja sobie zrobię pięć kart w albumie i każda z tych kart, każda ta baza tej karty będzie właśnie
jednym z tych kolorów i tak sobie to obmyśliłam na miejscu. Kohinor. Kohinor i moje dzieciństwo, tak między Bogiem a prawdą. No wtedy nie wiedziałam, dzisiaj już wiem. Sławne kredki, ja się na nich wychowałam. Mój tata pracował w Czechach w latach 80. i praktycznie się na nich wychowałam. Na jarmilkach, na tych kredkach, lentylkach i tych ołówkach właśnie. Na tym się wychowałam, to pamiętam dzieciństwa. I ja takie kredki kupiłam dzisiaj swojemu własnemu dziecku. Uważam, że jedne z lepszych kredek, dałam 20 coś złotych za tych 12 kredek, ale powiem wam, że to są chyba jedyne kredki, które ja znam, które kolorują. Są tak, w takim mocnym pigmencie i tak na tyle miękkie, że one autentycznie kolorują, nie robi, bo ostatnio kupiłam takie kredki, że dziury wręcz robiliśmy w papierze, bo w ogóle nawet nic nie było widać. Więc kupiłam takie kredki, ja wam bardzo serdecznie polecam tym, którzy kolorują. Powiem wam, jest takie samo wydanie kredek, ale akwarelowych. W takim dużym wagonie na 36 sztuk. Tanie nie są, bo kosztują chyba 180 czy 190 zł. Ale powiem wam szczerze, że myśl we mnie zakwitła. I kto was wie, czy się nie postaram, ale w każdym razie, jeżeli szukacie kredek dla swojego dziecka, dobrych kredek, to te. To jest, ta kredka w ogóle to jest tak naprawdę jeden wielki rysik. Jest tylko powlekane z czymś, taka osłonka jest dziwna, śliska. I tak naprawdę to jest po prostu jeden wielki rysik kredkowy. No cena jest spora, ale naprawdę jeżeli macie dostęp, macie możliwość, naprawdę ze szczerego serca wam polecam. Dobra, mamy kohinor, mamy akcję. Lecimy do sztuki zdobienia. I teraz tak, moi drodzy, na pierwszy rzut, ja tu mam fakturkę, ale mniej więcej już pamiętam, zdejmę ją, mniej więcej już pamiętam ceny, bo to już po prostu piąty raz nagrywam. Pudry. Duże słoiki, pudr w render. Render wszedł ładnie do sztuki zdobienia, więc tak jakby już cieszę się, bo będę miała pod noskiem. To są bardzo dobrej jakości pudry. Ja nigdy się na nich nie zawiodłam. Są drobniutkie, sobie sprawdzę. Ja kupiłam Liquid Platinum i Gold Tinsel. On jest taki z brokatem, drobniusim brokatem. Nie próbowałam, nie wiem, czy to się będzie trzymać ten brokat tak fajnie. Ten jest bardzo drobniusi, miałki, taki naprawdę bardzo miałki, sypki. Puder kosztował 15 zł jeden. Kupiłam coś, co było dla mnie bardzo ważne. Distress i to jest jakby... Piszę, że to jest Dabber Clear i to jest do embossingu. To jest tuż do embossingu z taką poduchą. I powiem wam, no nie jestem w stanie wam tego tu pokazać, do czego mi to. Po pierwsze, maska, szablon, coś w tym rodzaju. Jedziecie, myziacie, zasypujecie to ładnie pudrem, wypalacie, macie ładnie wzór zembosowany. To jest bardziej dla osób, które niekoniecznie potrzebują takich równych progów, równych rzeczy, bo myślałam też o pisaku, ale pisak mi nie da i no, pisakiem. To jest świetne właśnie jak maska czy coś w tym rodzaju, że nie chcecie też całej powierzchni jakby wyembosować, tylko jakieś poszczególne fragmenty, to jak najbardziej. To jest taką poduszeczką, a wiedziałam, że to dobrze działa, bo wcześniej już miałam kupione Distress Paint i to jest farba o kolorze Vintage Photo. I też jest właśnie taka poduszeczka i ja powiem wam szczerze, że bardzo często jak nie złapię tuszu pod ręką, bo go nie mam, a mam to pod ręką, bo tutaj mam w szufladkach przed sobą tą farbę, to używam do postarzania tej farby. Bardzo fajnie się nią pracuje, ale tak samo myślałam, jeżeli chodzi o ten do embossingu, ten tusz do embossingu, jak już macie gotową pracę i czegoś wam brakuje, no możecie zrobić to pisakiem, jak macie. Ja, tak jak już powiedziałam, chyba... Nie chciałabym równych takich powierzchni, wiecie, maźnięć, więc biorę sobie coś takiego, maziam sobie na przykład brzegi karty albumowe, zasypuję pudrem, przepalam, bo na przykład stwierdzę już, jak już jest to wszystko zrobione, stwierdzę, że mi to coś mi tu brakuje, czy cokolwiek, to nam fajnie może zadziałać, nawet maskę przyłożyć i zrobić, także już na gotowej pracy można coś takiego zrobić, więc spoko. 15 zł. Tu mam, widzę akurat album wziąłam do ręki. Zrobiłam sobie to, co robiłam, tutorial na tego kwiatuszka. Ładnie go podczepiłam, zrobiłam, wycięłam z wykrojnikiem taki klips,
biurowy, bo taki wykrojnik akurat mam, wsadziłam notesik do środka i po to to zrobiłam, bo ja chcę zrobić tutaj nit i żeby było dyndadłem do albumu. Tak się akurat złożyło i tak podpowiadam, inspiruję. Lecimy dalej. Jeszcze szpatułka właśnie do mediów, pasty i tym podobne. Kosztowała niespełna 3 zł. Też w sztuce. I lecimy, moi drodzy, do papierów. Ja kupiłam 2 kolekcje. Żurnal. I dla mnie ona osobiście odbiega jakby od wszystkich dotychczasowych kolekcji stamperiowych. Dla mnie jest zupełnie inna niż wszystkie dotychczasowe. Jakoś tak inaczej na nią patrzę, nie wiem. Inaczej ją widzę, inaczej patrzę. Inaczej jakby była coś jakby innego w niej było. Bardzo ładnie skonstruowana kolekcja. Nie, praktycznie od zawsze jest tak, że ze stamperiowe papiery nieraz jak popatrzycie, to nie wiecie jak to ciąć, bo jakby na jednym arkuszu jest ileś tam inspiracji tych graficznych i tak patrzycie i nie wiecie jakby to uciąć. Tu jakby na tym, właśnie tu na tej kolekcji jakby tego nie było. Jakby właśnie nie było tych dylematów jak to uciąć, jak to wyciąć. Grafiki myślę, że są poukładane, widzicie, że jakby nawet to ładnie można by było ją podzielić, żeby podłączyć do albumów. Także albumowo ta kolekcja mi się bardzo by podobała. Bardzo fajna do wypracowania, myślę. Jakby właśnie tu w tej kolacji nie było właśnie tego takiego dylematu, który kawałek chyba w patchworku, tak w większości tych kolekcji to jest właśnie tak, że taki dylemat mamy, co tak naprawdę chcielibyśmy z tego wyciąć. Następną kolekcję, jaką kupiłam, mam 2 wydania, to jeden sobie odłożę, następną kolekcję, jaką kupiłam, to jest Passion. Twórcą jest Dorota Kotowicz i kupiłam, bo mam zamówiony album, właśnie dziewczęcy, i zapytam, czy może być motyw baletowy, jak najbardziej. No i tutaj i tu właśnie pokażę Wam na tych małych. Widzicie, to jest właśnie ta kupa dylematu, jak to ciąć. Bo jakby grafiki tu nie, ale tak jakby grafiki były dzielone. I jeżeli naprawdę się na tym nie znacie i jakby nie rozeznacie się w temacie, to też to tak będziecie patrzeć, jak to ciąć. Tu widzicie niz, gruchy, niz, pietruchy są klawisze, baletnica, okno, jakby tu wianek z baletka, nie ma baletek, ale tak jakbyście się nie zorientowali, to nie wiedzielibyście jak to ciąć, więc ja zawsze robię tak, że jak wychodzi kolekcja, to zawsze idę i szukam inspiracji, co inni z tym zrobili, jak to pokroili, to jest bardzo istotne, jeżeli się boicie papierów jakichś, to szukajcie inspiracji, jak ktoś pokroił ten papier, żeby nie mieć takich dylematów i obaw. Także tu widzicie, na przykład jest mnóstwo podłączonych jakby może to budzić wątpliwości. Ja w każdym razie zawsze tak robię, że później szukam właśnie inspiracji na internetach i kombinuję później właśnie jak to ciąć, jak to zrobić. Mam 2 kolekcje tego, ale nie skończyłam tylko na tym, bo do tego podłączymy jeszcze przepiękną formę. Ja jestem żywiczna i myślę, że z żywicy to po prostu przecudowna ta forma, te baletki wymiatają, ta baletnica też w sumie. No powiem Wam, że naprawdę, no baletki najbardziej mnie urzekły i wyobraźcie sobie taki baletowy album i macie wylane z żywicy, ładnie później wypastowane, wymalowane farbą kredową i wypastowane. Mam takie odlewy zrobione z formy. I to jest magnolia. O, wylałam sobie magnolię, pomalowałam farbą do tablic czarną, bo taką poleciły mi kobietki ze sztuki zdobienia, mówi, to po prostu siada na wszystko i nie ma, że boli, więc kupiłam i faktycznie nie ma, że boli, wypastowałam, nie mogę Wam tego teraz pokazać, bo u mnie robi ta magnolia za uchwyt w meblach, w szafce, więc mam taką magnolię właśnie z żywicy uchychłaną i jest uchwytem w szafce. Przepiękna foremka. Kupiłam kolejną foremkę i ta foremka jest spójna i pokażę Wam, to znaczy dla mnie spójna, może się mylę,
ale tu w tej kolekcji papierów jest taki motyw kwiatu jabłoni. I tutaj też jest ten kwiat jabłoni. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo kwiat jabłoni. Więc ja kupiłam foremkę i chciałabym właśnie zrobić ten sam manewr, tylko nie wylewać po całości tą formę, tylko jakbym miała reszkę żywicy i wlała i taki plac, jaki mi się uleje, wymediować i właśnie mogłoby to być przepiękne właśnie na okładkę albumu albo żurnala, właśnie, że wypracowałoby się takim kwiatem jabłoni. Ta kosztowała chyba niespełna 10 zł, ta około 20, także no takie ceny są. I teraz tak, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz podpowiem Wam, bo tam w Kokino, że jeszcze kupiłam folię do laminatu. I tu Wam podpowiadam po prostu tylko, jeżeli będziecie kupowali folię do laminatu, to patrzcie na to, ile ma mikronów. Ja już kiedyś mówiłam u siebie na kanale, że jest jeden taki rodzaj folii, który ja uwielbiam, bo jest tak bardzo sztywny. No to jest... Psu się coś przyśniło. To jest 130, 125 mikronów, ale jeżeli zdarzy Wam się znaleźć jeszcze grubszą, to jeszcze lepiej właśnie, żeby laminować różne dziwne rzeczy, to jeszcze lepiej, bo ta jest 125. No jest sztywna, ale nie aż tak bardzo jak tą, którą ja posiadam. Tamta jest jeszcze grubsza, więc jeżeli już, to szukajcie o największej ilości mikronów. Wtedy ona będzie, im więcej mikronów, tym będzie sztywniejsza, także to tak podpowiadam. Ale dobra, kupiłam jeszcze stemple. I teraz tak, ponieważ kolekcja żurnal, więc stempelki. Kosztował 6,90. No żal było zostawić i nie wziąć, a tym bardziej, że tak spójnie. Następny stempel, i też Wam tu pokażę coś, o czym ja myślałam właśnie, bo ponieważ ja będę tworzyć z tego album, ale niekoniecznie chyba chciałabym mieć w swoich zasobach jakby ten cały zestaw stempli do tej kolekcji, więc wychychłałam za 9 zł w ogóle klawiaturę. Też jest ze Stamperii i mam nadzieję, że uda mi się ją tak wypracować, żeby ją troszeczkę postarzyć, może trochę embossingiem ją zsypać. Muszę nad nią popracować i zobaczyć, kosztowało 9 zł, a cały zestaw chyba stempli kosztuje ponad 30 zł, 36 chyba, więc no różnica, no oszczędności też trzeba robić, nawet jeśli jedzie się wydać dużo pieniędzy. I teraz najważniejsza rzecz, którą tam kupiłam, Boże, już mówię, Daikatsu. I obydwa zestawy Daikatsu, moi drodzy, to są do jednej kolekcji, ale do tej Passion. Te Daikatsu są z tektury grube i na przykład do wypracowania albumu, jeżeli zrobiłabym na przykład od najmniejszego do największego album, to zobaczcie, jak fajnie mogłoby mi to wypracować. Jeżeli ja bym na przykład przykleiła tu na stronę, nie wiem czy widzicie, widzicie, przykleiłabym tu na stronę, ale tak, tylko tu brzegiem, to zdjęcie by mi tu ładnie mogło wejść w tą baletnicę. I te dajkacy, te właśnie z tektury, jak najbardziej mogłyby nam, widzicie, ładnie wypracować taki album. Ja widzę w tym sens, ale powstały jeszcze do tej samej kolekcji Daikatsu i musicie wiedzieć, że są niespójne, że to są jakby, tam coś się powtarza, ale niewiele. Są inne elementy, tu też potrafią być inne elementy. I pokażę Wam na przykładzie skrzypiec choćby, no te są mniejsze, że to są inne, to jest zupełnie inna baja. Tu mam baletnicę, gdzie jesteś? O, czekajcie, bo ona tu ma. O, tu macie. To też jest zupełnie inna bajka. Ta jest z jakiejś takiej folii, ale ja Wam powiem, do czego zaraz mi przyszło do głowy, do czego użyć takie właśnie foliowe te dajkacy. Są bardzo ładne, trzeba im przyznać. Tu jest nawet też pianinko od razu w dajkacie. Ale nie wiem, czy tutaj jest. Tutaj pianinka. Jest pianino takie, o, fortepian, przepraszam. Ale klawiatury tutaj nie ma. Nie ma baletek tutaj, a tutaj są.
Ja wam powiem, do czego te foliowa podpowiadam. Bo ja oczywiście jadąc do domu rozmyślałam, co z tym mogę zrobić, bo ja przecież muszę myśleć nad tym, co dalej z tym. Powiem wam tak. Box pop-up. Wiecie, ten obracany z tymi szynami. Jest u mnie tutorial na ten box. Wklejać właśnie te na urodzinki, bo to jest cieniutkie, wiotkie. Można fajnie to poprzyklejać właśnie do tego boxu pop-up. Ale jeszcze lepiej można wypracować w albumie pop-up właśnie dzięki tym foliowym, bo po pierwsze są cienkie i lekkie. Te są z tektury, to jest dość gruba tektura. Niekoniecznie może nam to się zamykać jako pop-up, że ładnie nam się to pozamyka w zależności od tego, jakiego rodzaju pop-up użyjecie. Więc ja myślę, że do prac pop-up, do tworzenia albumów z elementami pop-up, nawet z tą kolekcją Passion, razem z tymi dejkacami, po prostu i z tymi z wylewkami z formy, mogłoby powstać coś cudownego. Także moi kochani, to by było na tyle moich szalonych zakupów w sztuce zdobienia. Wiem, że to jeszcze nie koniec, bo znowu sobie nazbieram pieniążki i znowu pojadę i dokupię resztę, bo przecież muszę mieć wszystkie kolekcje. To nie jest tak, że się zostawia jak porzucone dzieci. Także zapraszam was jeszcze raz do grupy Skrapuj z Akcjonem. Grupa dopiero startuje, rozwija się, także nie liczcie, że od dzisiaj będziecie tam szaleć, ale swoje prace już możecie tam wklejać i pokazywać, co czynicie z rzeczy z Akcjona. Także tyle, moi drodzy. Hol siaty! Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia!